Witam Was w odcinku 14 The Sims 2 pełna kolekcja. I jak widzimy, Joachim idzie się uczyć, bo takie ma pragnienie tutaj uczyć się z kimś. To niech się pouczy trochę. Niech się mu to spełni. O, właśnie już jest złoto. Tylko nie wiem, czy się uda. Pocałuj. Nie wiem kogo. Rozmawiać o hobby. Wszyscy tu są zajęci. Dobra, AJ jest jeść śniadanie. O, omleciki do jedzenia. Fajnie. Oczywiście Sim, który cuchnie, to nie jest żadna nowość w tym akademiku. Ty jeszcze śpisz. To dośpij sobie. Możesz tak przy stole gadać o tym? Hobby? Hobby? Chyba nie. Ale jak zje, no to będzie. A, czekajcie, w ogóle. Muszę sobie nastawić stoper. Dobra. Tak, widzicie fascynujący widok. Dzisiaj zajmiemy się nauką oczywiście. Znaczy jeszcze coś zrobimy, ale na razie nauką. Aha, bo ona jeszcze je. No. No nie, już ktoś dzwoni. Poczekaj chwilę. Pogadaj o tym hobby. Już. Ktoś flirtuje z tobą. A, bo jest wiosna. Dlatego. O właśnie, ty powinnaś ćwiczyć. Tylko najpierw zjedz. Na razie musisz poczekać. Chociaż czekaj. Możesz się tego dołapać. O! O! No dobra, pojedziemy. Tak, mieli się zająć nauką, ale co tam, już z rana jadą na przedmieście. A w sumie i tak miałam jechać na przedmieście, więc... Dobra, możesz poglądać. Ty się oderwiesz od komputera? Oj, oj, nie chcę. On, to ten, co dzwonił do nas. No. Tak, na przedmieście. Tym razem pojedziemy do FM. Tak? FM to skrót nazwy fajne miejsce. Raczej fajne miejsce. O. A nie wiem, czy tu już nie byliśmy. RMF FM. Jedziemy. Śmierć. Jedź gdzie chcesz. Dobra, no to widzimy się za chwilę. Fajnie miejsce już nam się wczytało. Taksówka też, więc jest plus. Mała ta miejscówka w sumie. O, super. Karaoke już w sumie było, ale spoko. Dobra, przywitaj Laurę. O, tu masz jakiegoś Jacka ósemkę. Chciałaś flirtować. Dobra. Przynajmniej zrobię to, co chciałam. Ej, co wy się nie lubicie? Rozmawiaj. Pogawędka jeszcze raz. Aha, bo to on nie chciał flirtować. Rany, co z tymi simami się dzieje? Nieładnie. Jesteście niegrzeczni. Dobra. Opowiedz mu historię o technice. Na pewno się ucieszy. O, deszczyk pada. Pogadaj jeszcze. Pogadaj. Zabawiaj, dowcip. I kocie ruchy, i co tam? Pff, minus 2. Stoicie na deszczu.
Dobra, zrobię to, co chciałam, czyli nie, tu. Tu. Od razu, żebym nie zapomniała. W sumie tylko jedna kuchnia to jest. Znaczy, nie ma tu kuchni, tylko tak przy barze gotuje pan Marian Mieszczuch. No, szybciutko. Tak, chciałam jemu kupić komórkę. Nie mogę od razu. Tak, kup sobie komórkę i jeszcze coś. Kurczę. I tak, odtwarzacz MP3 odlot. Odlotowa własna muzyka. Zabawiaj dowcip, okrzyk studentów. Baw się łaskotki, powinno podziałać, żeby podwyższyć spotkanie. Ocenę spotkania. A jemu co nie pasuje. No przecież już... Jak to się czas kończy? No, podciągaj. O, masakra, jak oni fałszują. Nowy program, jak oni fałszują. Masakra, cicho. No, podciągnij się. Jeszcze płasko tutaj. Co? Och, Joachim wygląda na to, że zyskujesz trochę sławy. Coraz więcej Simów widzi, że jesteś w porządku. Wkrótce może przydarzyć ci się coś dobrego. Ciekawe co. No, jeszcze. Chyba się umrze ze śmiechu przez te łaskotki, ale spoko. Ups. Czekaj. I nie, może nie dam tych łaskotek. Dobra, plotki. O nie. I tyle. No dobra, trudno. Nie będziemy się tym przejmować. Gdzie są w ogóle te... O ja, ale no, gdzie ja to mam wszystko? Dobra, to są toalety, ale nie wiem, czy wspólne. Dobra, ty się z tym zaprzyjaźnij murzynem. Czarnoskórym panem. Haim! Ale się wydzierasz. To ja wydzierasz. Krzyczysz. Chcesz odrobić pracę? Możesz tutaj? Dobra, zaraz sprawdzimy. O, zgodził się na flirty. Wow. Nie, może nie. Dobra, i coś jeszcze? Baw się łapki. O, włączy muzykę. Super. Dobra, możesz tu zrobić pracę domową. O, ja rany. Teraz sobie szukaj, gdzie to jest. Nie, chyba nie. Ej, możesz zrobić zdjęcie? Jak? Pokaż. Nigdy nie widziałam tej opcji. O, ale fajnie. To im zrób. Wiem, że nie w tą stronę, ale spoko. Kto by się tamtym przejmował? Hej! Będzie miała Ariana wspomnienia. Tak. Opowiedz mu historię jeszcze o technice znowu. No weź, bo... Żebyś... No. Z kim tam się witasz? Czekaj chwilę. Gdzie masz to zdjęcie w ogóle? Nie wiem. Nie, no to na pewno nie. A w ogóle to czym się interesujesz? Bo w ogóle nie wiem. Polityką, pieniędzmi, rozrywką. Kulturą, modą, chyba zwariowałeś. Sportem, pracą, okultyzmem? Serio? Zabawki, 4 punkty. Ojej. Ciekawe, czym się interesuje Arianna w takim razie. Podróżami.
pogodą, pracą, środowiskiem, kulturą, rozrywką, no to wiadomo, jedzeniem, przestępczością, no tak, polityką, pół na pół, okej. Entuzjazm, wspomnienia i chemia, dobra. Będziesz musiała sobie kupić gazetki, wiesz, dlaczego ty chcesz być kelnerem? Wiesz co, widzę, że ci się nudzi. Dobra, zaraz pojedziemy do domu, tylko ona jeszcze coś zrobi. Nie. A gdzie tamten? Chciałam powiedzieć coś, ale nie będę mówić. Tu jest jeszcze jakiś. Iwo, a to w nim byliśmy. Wcześniej. Dobra. Gdzie on jest? Poszedł już? No. Tak, ty też sobie kup telefon. O, super komura, nie? Taka nowoczesna. I kup sobie 10-ścian giercownik XS. PlayStation Vita sobie kup. Vita i żegna, tak. Ale to drogie, oż, kurde. No trudno. Dobra, nie będziemy jeść, tylko jedziemy do domu chyba. Chyba, że... A dobra, zróbcie sobie na pamiątkę zdjęcie jeszcze. Nie słuchaj odtwarzacza MP3, proszę cię. Przecież włączyłeś muzykę. W ogóle ile już? 12 minut. Pewnie będzie już 17, dobra. Ona już jest tam w środku? To dobrze. Zróbcie sobie jakieś zdjęcia. Śmieszne, za 10. Przynajmniej nie są takie drogie. To będzie chyba tylko jedna partia, tak? Bym chciała, żeby oboje mieli. Czekaj, wejdź. Wejdź. Teraz tobie rozkażę. No. Wejdź! Ach, masakra. Simowie. Tak, przyłącz się. No, szybko. Dobra. O, dziewczyno, nie denerwuj mnie. A wiesz co, pauzę włączę. No. Dobra, to nie. Jak myślisz o kurczaku, to nie. Idź do McDonalda, wiesz? Nie denerwuj. Do domu już jedziemy. Możesz sobie potańczyć z Laurą, jak chcesz. Albo się jej coś zapytaj. O zainteresowania na przykład. W jakim zawodzie pracujesz? Nie wiem. Ona chyba nie jest studentką. Może się czegoś dowiemy. Dom, idź do toalety. Nie rób już zdjęć. Ej! Laura! Może o umiejętności. No bo zaraz taksówka przyjedzie, nie śmiej się. Czekajcie, bo... Co? Kondycja? I kreatywność. I technika. Fajnie. W jakim zawodzie pracujesz? I coś jeszcze? O zainteresowania. Nie wiem, czy zdążymy, ale... Nie, nie, nie. Najpierw się zapytaj. Taksówka poczeka. Włamywaczką jesteś? Ciekawych rzeczy ja się dowiaduję. Naprawdę. No, i co tam jeszcze? Bo już jedziemy. Do domku. No i się nie dowiedział. Wróciliśmy do tego pachnącego akademika. Dobra, załóż hełm. Nie wiem, czy to działa na uczelnię. Na uczelnię. Na pracę semestralną. Tak, ty idź zjeść sobie.
Byle szybko. A... Czekaj. Nie wiem, czy ci coś pomoże, bo masz zielony pasek. Dobra, pisz. Mniejsza z tym. Ty jeszcze musisz zjeść? To już w ogóle będziesz gruba jak... Idź skorzystać i będziesz ćwiczyć, bo... Masakra jest z tobą. Na dzień dzisiejszy. Tak, teraz będę grać na super tempie. W którym... No, mało co widzicie. Nie obchodzi mnie to, że ma wykłady. A ty jak tam? Prawie żeś skończył. Chyba zdejmiesz ten hełm. Pójdziesz. Chociaż. Dobra, już przestań. Chociaż mógłbyś dobić, ale... To był dobry tydzień. Mam nadzieję, że nic się nie zmieni. Czekaj, najpierw zdejmij i teraz idź na wykłady. A ty w ogóle... Dobra, myślałam, że śmierć. Tak, telewizor jak zwykle głośny. O rany, jak ci energia spada. Super, masz obawy. Nie ma co, prawda? Dobra, pójdź się zdrzemnąć. No, już ci komfort podrasta. I to w jakim tempie? Zaraz pójdziesz... A, ty już wróciłeś. I chcesz iść spać. Biedni ci Simowie. Ja ich tak męczę. Znowu tu jakaś biega na go. Dobra. Możesz iść pod prysznic. Będziesz chyba dalej ćwiczyć, bo... No właśnie, widzę, że nic nie schudłaś. O nie, ty gościu. Nie oglądaj telewizji. Dobra, już przestał. Teraz zgawy włącz, wiedziałam. Wyłącz. Dobra, już się wyspałeś. Weź prysznic. Zjedz coś. Biedny ty jesteś. No i znowu ktoś dzwoni. Nie, ja już nie odbieram telefonów. Do niej. Ćwicz. Nie denerwuj mnie. Co ci nie pasuje? Ten Landgrab dzwonił. No, o co ci chodzi, dziewczynko? No? Z czym masz problem? Powiedz. No. Dobra, ty pójdziesz zjeść i... Czy coś jeszcze? Co? Ale ty jesteś jakaś nienormalna. Idź spać. Na kanapę. Won. A ty? Dobra, jesz. Będziesz chciał napisać? Wątpię. Wiedziałam. To sobie pograj. Gdzie to jest? O, przeglądaj strony internetowe. Nie. Pograj sobie. Właśnie to robisz, dobra. Kreatywność i technika. No. Napiszesz pracę i będzie dobrze. W ogóle jest już 23. Dobra, napisz szybko pracę. Gdzie to jest? Tu. A ty? Stawaj już. O, masz tu. Czyszczenie kibelka. Dla ciebie. Specjalne zadanie.
Już? No, pięknie. No i teraz chodź tu. Okej. Okay. Jak tam ci podskoczyło? O, chcesz jeździć na wrotkach, fajnie. Sprzątanie, czwarty poziom. No. Dobrze, jest. Dobra, bo już jest północ i trzeba iść spać. Podejdź tu. A, ty tu stój. Możesz nawet pod drzwi jej wejść. Tylko nie wchodź do środka. Dobra, już zostaw ten kibelek, no. I tak. Wręczyć podarek, tak. Wiem. No i... Ja już się nie odzywam. No na pewno mu to wszystko dasz. Daj mu tak, giercownik. Telefon, nie. Nie wiem, czy zdjęcia jemu dawać, czy... Dobra, niech on ma. I... nie, ty. Czekaj, ty też jej wręcz. Tak, oddaj jej z powrotem giercownik. No, to z okazji ukończenia trzeciego roku studiów. No, możecie już iść spać. Dobranoc panu, dobranoc pani. No, za długi wyszedł ten odcinek, no ale nic. No dobra, no to w takim razie do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!